10 pronazistowskich państw. Opowiem Wam dziś o pronazistowskich państwach. Będą to zarówno tereny okupowane przez Niemców, rządy kolaboracyjne, jak i sojusznicy Hitlera w czasie II wojny światowej. Protektorat. Czech i Moraw, autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 roku przez niemiecką Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 roku Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nieprzyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy 30 września 1938 roku jako kraj Sudetów. Większość społeczności międzynarodowej nigdy nie uznała istnienia tego tworu. Protektorat wchodził w skład tzw. Wielkich Niemiec. Ale miał wewnętrzny samorząd, natomiast władze Niemiec pozostawiły sobie prawo zawieszenia przepisów i zarządzeń władz czeskich. Autonomia była stopniowo ograniczana przez okupanta metodą faktów dokonanych poprzez infiltrację Gestapo, wzmożone represje, ucisk językowy i rabunek czeskiej gospodarki. Protektorat Czech i Moraw istniał formalnie do końca II wojny światowej. Społecznym oparciem władz kolaboracyjnych była masowa organizacja Narodowe Zjednoczenie. francia vichy Potoczne określenie państwa francuskiego istniejącego w latach 1940-1944 ze stolicą w Wichy Państwo powstało w konsekwencji ustawy Zgromadzenia Narodowego III Republiki o nadzwyczajnym pełnomocnictwie dla premiera Francji po klęsce Francji w bitwie o Francję w 1940 roku. Jako kontynuacja III Republiki została oficjalnie uznane przez większość społeczności międzynarodowej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii bezpośrednio po zajęciu Francji przez Niemce w 1940 roku w strefie okupowanej rozpoczęły się łapanki Żydów. Hitlerowcy założyli, iż francuska policja zatrzyma około 22 tysiące Żydów na terenie Paryża, a następnie wywiezie ich do obozów umieszczonych wokół Paryża. Po wyzwoleniu przyszedł czas na zapowiadane przez władze wolnej Francji rozliczenie kolaborantów i zdrajców. Jego ograniczony zasięg spowodował Francuzów częściowe wymazanie z pamięci czasów rządów Vichy. Ścigano niektórych aktywnych polityków oraz niektórych intelektualistów popierających reżim. Pierwsza republika Słowacka. Marygnańkowe państwo utworzone przez III Rzeszę w 1939 roku po dokonanym rozbiorze Czechosłowacji, istniejące do 1945 roku, kiedy ponownie weszło w skład Czechosłowacji. Republika Słowacka, jako państwo totalitarne, została utworzona 14 marca 1939 roku. Pomysłodawcami jej powstania jako państwa podległego III Rzeszy byli przede wszystkim ksiądz Józef Tiso i Wojtek Tuka. Mający poparcie Ludowej, Słowacja wzięła udział w ataku na Polskę w 1939 roku jako sojusznik III Rzeszy. Słowacja była pierwszym samodzielnym państwem, które deportowało dużą część mieszkańców będących Żydami. W dniu ataku Niemiec na Związek Radziecki, Słowacja zerwała stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim i po przeprowadzonej mobilizacji wysłała swoje wojska na front. Niepodległe państwo chorwackie, marionetkowe państwo utworzone przez Ustaszów w 1941 roku po zajęciu Królestwa Jugosławii przez siły państw osi i ich sojuszników. Po klęsce Królestwa Jugosławii w kwietniu 1941 roku zwycięska III Rzesza i Zjednoczone Królestwo Włoch zezwoliły przywódcy Ustaszów na proklamowanie niepodległego państwa chorwackiego. 10 kwietnia została ogłoszona niepodległość. 15 kwietnia 1941 roku niepodległe państwo chorwackie. Chorwackie przystąpiło do Paktu Trzech. W niepodległym państwie chorwackim nasilił się terror i czystki etniczne skierowane głównie przeciwko prawosławnym Serbom oraz Żydom i Cyganom. W trakcie masowych eksterminacji na terenie niepodległego państwa chorwackiego, m.in. w obozach koncentracyjnych, zginęło blisko 350 tysięcy ludzi, z czego prawie 300 tysięcy było Serbami. Republika Łokocka istniejąca od listopada 1941 roku do sierpnia 1943 roku administrowany przez Rosjan autonomiczny rejon wyokupowanej przez Niemców części Związku Radzieckiego. Teren Republiki Łokockiej obejmował początkowo gminę Łokoć w obwodzie Briańskim. W szczytowym okresie jej rozwoju w jej skład wchodziło 6 przedwojennych sowieckich rejonów, zamieszkałych przez ponad 1,5 miliona obywateli. Początkowo przywódcą Republiki Łokockiej był Konstantin Woskobojnik, a po jego śmierci, 8 stycznia 1942 roku z rąk sowieckich partyzantów stanowisko to objął Bronisław Kamiński. 5 sierpnia 1942. Roku w związku ze zbliżeniem się frontu Kamiński wydał rozkaz ewakuacji mieszkańców na zachód. Generalne Gubernatorstwo. Jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku z mocą obowiązującą od 26 października 1939 roku, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do III Rzeszy. Proklamacja generalnego gubernatorstwa przez Rzeszę była sprzeczna z prawem międzynarodowym. I w konsekwencji nielegalna, dlatego też generalne gubernatorstwo nie było podmiotem prawa międzynarodowego ani publicznego. Wszystkie akty władz generalnego gubernatorstwa stanowiących jedynie władzę okupacyjną były bezskutecznie w międzynarodowych stosunkach prawnych pozbawiane skutku od chwili wydania aktu prawnego. Królestwo Węgier we wrześniu 1939 roku Horthy odmówił przepuszczenia Wehrmachtu przez terytorium Węgier przeciwko Polsce, czego domagali się Niemcy i nakazał zaminowanie tuneli kolejowych i wysadzenie w przypadku próby przedarcia się Niemców siłą. W sierpniu 1940 roku Węgry otrzymały w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego północną część rumuńskiego Siedmiogrodu. W zamian Węgry musiały przystąpić do Paktu Trzech, sojusz Niemiec i Włoch. Trzecim członkiem paktu była Japonia. Które po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku zdominowały cały kontynent europejski. W kwietniu 1941 roku Węgry po raz pierwszy zaangażowały się militarnie po stronie osi przeciw Jugosławii, przepuszczając przez swoje terytorium wojska niemieckie, a następnie także wkraczając do tego kraju i anektując jego części. Formalnie Królestwo Węgier zostało proklamowane Republiką Węgierską w dniu 1 lutego 1946 roku. Cesarstwo Wielkiej Japonii. ówczesna gwałtowna industrializacja oraz militaryzacja kraju sprzyjały uzyskaniu przez Japonię statusu mocarstwa. Wynikiem prowadzonej przez państwo polityki ekspansjonizmu i Kolonizacji był udział Japonii w licznych wojnach, w tym w II wojnie światowej po stronie Hitlera. Doprowadziły one do powstania rozległego imperium w 1940 roku do władzy doszło skrajnie prawicowe, zbliżone do faszystowskiego stowarzyszenie wspierania władzy cesarskiej, co nasiliło japoński imperializm. Udział w II wojnie światowej, który początkowo umożliwił Japonii znaczną ekspansję terytorialną. Ostatecznie zakończył się upadkiem imperium i trwającą 7 lat okupacją kraju przez wojska. Amerykańskie. Włochy. Na początku II wojny światowej Włochy pozostały neutralne za zgodą Hitlera, ale wypowiedziały wojnę w Francji i Wielkiej Brytanii w dniu 10 czerwca 1940 roku, kiedy klęska Francji była przesądzona. Mussolini wierzył, że Wielka Brytania będzie błagać o pokój. Chciał mieć powód do zajęcia miejsca przy stole obrad pokojowych, ale bardzo się Przeliczył. Włoska Armia Lądowa była głównym powodem rozczarowania Mussoliniego i Hitlera. Niezbędna okazała się niemiecka pomoc w Grecji i północnej Afryce. Głównym obszarem zaangażowania militarnego Włoch były rejon Morza Śródziemnego, Bałkany oraz Afryka Północnej i Wschodnia. Poza tym oddziały włoskie brały udział w ataku na Francję, w bitwie o Anglię, bitwie Atlantyk i walkach na froncie wschodnim. Porażki doprowadziły w ostatnich dniach lipca 1943 roku do odsunięcia od władzy Benita Mussoliniego i zawarcia 3 września zawieszenia broni z aliantami, ogłoszonego oficjalnie 8 września 1943 roku. Spowodowało to okupację kraju przez wojska niemieckie i powstanie na północy Włoch Włoskiej Republiki Socjalnej z Benito Mussolinim na czele. Państwo hiszpańskie, autorytalne, niedemokratyczne, przez część historyków określane jako faszystowskie państwo, istniejące w latach 1939-1975 dyktatora Francisco Franco. Państwo powstało na skutek zwycięstwa w hiszpańskiej wojnie domowej toczonej w latach 1936-1939 pomiędzy nacjonalistami Franco, wspieranymi przez III Rzeszę i Włochy Mussoliniego. Druga Republika Hiszpańska została obalona 1 kwietnia 1939 roku, a Franco ogłosił się już szefem. Państwa hiszpańskiego. Wśród historyków i dziennikarzy trwa spór na temat charakteru rządów Franco. Część historyków i socjologów uważa ustrój Hiszpanii za totalitarny czy też lawirujący w jego stronę. Media i rząd Hiszpanii odrzucały takie twierdzenia, twierdząc, że państwo powołujące się na ideę katolickie nie może być totalitarne. Reżimowe pismo La Vos de Espana uważało za totalitarną Trzecią Rzeszę, a system nazistowski według frankistowskich dziennikarzy osiągnął. Ciągnął dla europejskiego narodu najdoskonalszą równowagę między tym, co narodowe, a tym, co socjalne. Natomiast za kraje nietotalitarne uznał faszystowskie Włochy, które uległy siłom kapitalizmu, a nawet ideologicznej kampanii Związku Radzieckiego. Prawda jest taka, że Franko był daleki od osiągnięcia równowagi, nigdy nie dorównał na przykład Juanowi Peronowi, któremu tę równowagę udało się osiągnąć. Franko współpracował z Hitlerem, był wspierany przez jego żołnierzy, a nawet wydawał Żydów do niemieckich obozów koncentracyjnych.